Cześć, ja jestem Gajos, a wy oglądacie 41 odcinek Gita TV. Gita TV. Pamiętacie konkurs Dziewczyna z gitarą, w którym byłem jednym z fundatorów nagród dla laureatów? No i słuchajcie, jedną z takich moich nagród był setup gitary laureatki. I słuchajcie, trafiła do mnie gitara Mayones model Setius. I zobaczcie, w jakim fajnym kolorze. Zielonym, fajnym transparencie, sklonem falistym. Ale dobra, od początku. Stroploki. Mayones Setius jest to gitara, która świeciła swoje największe triumfy pod względem popularności w drugiej połowie poprzedniej dekady, czyli tak od około 2005 do początku następnego roku. I jak na majoneza jest to taka średnia półka jakościowa, czyli jest to bardzo fajna, zawodowa gitara. Bo to był taki pomost między ich tańszymi gitarami typu seria KZ, czy te takie popularne kopie znanych modeli pod nazwą Flame. Była jakościowo jakby przed modelami wyższymi typu Regius i tym podobne. I teraz tak, skupmy się na samym naszym Setiusie. Mianowicie tak, korpus jest z jednego kawałka mahoniu. Szyjka z pięciu kawałków przykręcana czterema tutaj bardzo mocnymi wkrętami. Szyjka jest pięcioczęściowa i wygląda to tak, że trzy kawałki mahoniu są przedzielone klonową wkładką na całej długości. Ta wkładka jest taka szerokości około 1,5 mm. Takie sandwichowanie szyjek powoduje, że ona jest sztywniejsza i bardziej odporna na wszelkie wypaczenia czy skrzywienia. Natomiast ciekawostka w tej gitarze to jest klonowa postrunica, bo one seryjnie były robione z egzotycznych gatunków drewna, ciemnych typu mahoń, palisander czy heban, wedle życzenia klientów. Natomiast to jest pierwszy z... Setiusów widziałem w życiu, ojejku, z kilkadziesiąt. I to jest pierwszy, jaki widzę na klonowej postrunnicy. Klon, jak wiadomo, nieco rozjaśnia brzmienie. I tak też jest w tej gitarze, bo ile te gitary są dosyć takie ciemno brzmiące, no nie da się uniknąć ciemnego brzmienia, jeżeli jest gitara całkowicie, na przykład z mahoniu. Natomiast tutaj jest to rozjaśnione i po prostu gitara brzmi jakby troszkę szerzej. Wracając do korpusu, mamy tutaj nakładkę, wypukłą nakładkę z klonu falistego. No dobra, to co, teraz o sprzęt. Wracamy teraz na gryf. Na gryfie mamy zawodowe klucze blokowane marki Sperzel, umieszczone, no jak widzimy tutaj w układzie 3x3. Dalej, ładne, eleganckie logo Mayones na samym końcu główki. Bardzo wizualnie pasująca, bo w sumie to w kształcie główki. Maskownica z napisem Setius. Maskownica oczywiście chroniąca dostęp do pręta regulującego gryf. Siodełko jest bardzo, bardzo twardego tworzywa. Dalej mamy 24 progi w rozmiarze jumbo, a markery to po prostu bardzo elegancka macica perłowa. A i wracamy na korpus. Na korpusie mamy mostek typu Tunomatic połączony z strunociągiem, ze strunami przewlekanymi przez korpus, czyli zakładamy je od tyłu. Pomaga to nieco bardziej wyciągnąć jakby strunom, wyciągnąć bardziej rezonans z całej dechy. I ta gitara rezonuje, to czuć. Zresztą zaraz do tego przejdziemy. Z mechaniki to jeszcze mamy, one były dokładane fabrycznie, zaczepy typu straplock, czyli zobaczcie, myk, nie ma gitary. Chcemy zaczepić gitarę, pyk i jest. I można lasso robić. Ale o straplockach kiedyś zrobimy odcinek. Co jeszcze do mechaniki tak zwanej, to tu mamy gniazdo wyjściowe i w sumie można przejść do elektroniki. Elektronika to jest układ dwóch humbuckerów i singla po środku. I tak, przy mostku mamy DiMarzio DP155, czyli F-Spaced. W środku jest to singiel DP419 model Area 67, a przy szyjce to jest DP151 zwyczajny PAV Pro. Jak widzimy w kolorze białym. Pozostała część elektroniki to pięciopozycyjny przełącznik, potencjometr ton, potencjometr wolum i tutaj w wolum jest ciekawostka, co bardzo gitarzyści lubią, czyli rozpinanie cewek. Rozpinanie cewek w tej gitarze powoduje, że mamy o tyle więcej brzmień, o ile korzystając z przełącznika pięciopozycyjnego korzystamy z humbuckera, bo zamiast humbuckera jest single. Jeszcze z takich dekoracyjnych sytuacji to mamy ożyłkowanie dookoła wierzchniej części korpusu, oznaczenie nieparzystych progów tutaj na krawędzi podstrunnicy. I co? Gitara ma całkiem przyjemny profil gryfu, chociaż jak dla mnie osobiście, ale to dla mnie osobiście, nieco tu w dolnej części
Ja go nieco czuję, ale poza tym to jest fajne śmigadełko, gitara jest po totalnym setupie, tym obiecanym w konkursie. I gra się na niej bardzo dobrze, ale gitara jest ustawiona oczywiście pod właściciela. Niestety zaraz do niego wraca. Serdecznie pozdrawiam. Jeszcze z ciekawostek takich wykończeniowych, to mamy bardzo elegancką maskownicę na elektronikę, wykonaną również z mahoniu. Wewnątrz mamy to pięknie wszystko wyekranowane, łącznie z samą klapką. Potencjometry i przełącznik jest wszystko firmy DiMarzio. Zobaczcie, jak to wszystko jest fajnie polutowane. No, pełne zawodowstwo gitara, nic tylko grać. Korpus, dzięki temu, że jest na bokach nieco cięższy, jest nieco cięższy, powoduje, że jest po prostu super wygodna, jak dla mnie przynajmniej, to w ogóle nie przyzwyczaiłem się do tego korpusu, tylko po prostu tą gitarę wziąłem i gram. Ogólnie co, instrument wart więcej, muzycznie wart więcej, niż za niego zapłacimy, bo używki chodzą po jakieś około 1,5 do 2 z groszami, oczywiście w zależności od wersji i wyposażenia. Ta jest dosyć bogata. Bo tak, brzmieniowo absolutnie zawodowstwo, wykonanie również na najwyższym poziomie, tu się nie ma do czego przyczepić, a jak był nowy, to był w cenie solidniejszego Koreańczyka, z którymi, jak wiadomo, bywa różnie. Tu mamy po prostu zawodową jakość, no i oczywiście polską produkcję. Co nam daje zakup polskiej gitary? Mianowicie to, że o ile już coś się stanie, bo one są naprawdę bezawaryjne, no znam wiele majonezów, miałem, pewnie będę miał, to te wiosła się po prostu zgadzają i działają, to gdyby już coś się trafiło, dzwonimy do producenta i przy odrobinie szczęścia możemy porozmawiać z człowiekiem, który tą gitarę składał. No, z niepolskimi gitarami takiej sytuacji już mieć nie będziemy. Czy mesa już się grzeje? Dobra, to teraz sobie ją ogramy i zaczniemy od grania na sucho, bez kabla, jak ona sobie tam brzmi z deski. Dobrze, to teraz ją ogramy na wzmacniaczu. Wzmacniacz to Eltron Rectifier model 50. I zaczynamy od przetwornika mostkowego, czyli DiMarzio F-Spaced w wersji na razie humbuckera. Rozepniemy humbuckera na singla. To teraz humbucker i środkowy singiel. Teraz środkowy singiel i rozpięty humbucker do singla. A teraz sam singiel, środkowy oczywiście. Teraz humbucker przy szyjce i środkowy singiel. Teraz ta sama konfiguracja, tylko rozpinamy cewkę w humbuckerze szyjkowym, czyli singiel środkowy i singiel przy szyjce.
teraz humbucker przy szyjce. I rozepniemy humbucker do formy singla. Oczywiście szyjkowy cały czas mamy. Dobra, teraz ten piekła trochę. Siareczki. Oczywiście zaczynamy od humbuckera przy mostku. A teraz sam singiel przy mostku. A teraz humbucker przy mostku i środkowy singiel. Sam singiel środkowy. Teraz humbucker szyjkowy z singlem w środku. Humbucker szyjkowy rozpięty do formy singla. I drugi singiel, ten środkowy, nierozpinalny. A teraz humbucker szyjkowy, samodzielnie. I teraz rozpinamy humbuckera przy szyjce do formy singla. Gita TV. Dobra, ja trafiam tą piłką, tą gitarą w piłkę, a ty subskrybujesz mój kanał. To tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Liczę na komentarze tutaj poniżej. Piszcie, jakie są Wasze wnioski tradycyjnie. Będziemy tam sobie rozmawiać. No co, zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Co również tam zalajkujcie jakimiś łapkami w górę, w dół. Natomiast to jeszcze nie koniec odcinka, bo od tego odcinka uruchamiam nowy wątek, który będzie na razie dotyczył testu samej gitary, mianowicie wychodząc naprzeciw Waszym pytaniom w internecie, bo czytam grupy i wiem, co tam się dzieje, bardzo często zadajecie takie, no już w sumie klasyczne pytanie, takie pytanie klasyk. Czy gitara uciągnie dżem? Będę na to dawał odpowiedź w każdym odcinku i zaczynamy od tego. I teraz za chwilę padnie odpowiedź. Czy ta gitara uciągnie dżem? 3, 2, 1. Odpowiedź brzmi tak. Ta gitara uciągnie dżem. Dzięki, do następnego odcinka. Hej! Gita TV.